Dzień dobry, witam klasy drugie. Po serii zajęć poświęconych barokowi w Polsce przed nami spotkania, które poświęcę na przećwiczenie różnych elementów niezbędnych przy analizach, które są podstawą też naszego przygotowania materiałów związanych z historią sztuki, jej merytorycznego zakresu. Zaczniemy od zadania, które mieliście do wykonania jako pracę domową, czyli analizy formalnej obrazu Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, obrazu zwanego Złożenie do grobu. Ten obraz, od tego zaczniemy i będziecie teraz mieli za chwilkę okazję poznać analizę tego obrazu zrobioną przeze mnie i to da wam możliwość skonfrontowania, na ile prawidłowe były wasze analizy przesyłane mi potem na adres mailowy. Zacznę od informacji ogólnych, takich najbardziej ogólnych. Złożenie do grobu to obraz włoskiego malarza barokowego Caravaggia, zamówiony przez Alessandro Vitrice z przeznaczeniem do kaplicy opłakiwania w kościele Filipinów pod wezwaniem Santa Maria in Vallicella w Rzymie. Obraz obecnie znajduje się w Pinakotece Watykańskiej, czyli w części zbiorów składających się na jednostkę, która się nazywa Muzea Watykańskie. Obraz powstał w latach 1602-1604, a rozmiary ma rzeczywiście imponujące, bo te rozmiary wynoszą 203 cm, czyli 3 metry na 2 metry z maleńkim dodatkiem. A więc mamy tu do czynienia z obrazem, który jest prostokątem pionowym. Pamiętajmy, że w podawanych nam informacjach o rozmiarach obrazu pierwsza wartość odnosi się do wysokości albo długości, jak kto woli. Druga do szerokości. I to jest zasada stała. Tutaj nie ma dowolności. To jest reguła obowiązkowa, czyli możemy być pewni, że te podane informacje właśnie odnoszą się do tych parametrów obiektu. Teraz pierwsza część, której nie musieliście robić, a która jest też elementem jakby analitycznym dzieła, bowiem analizy są jakby prowadzone na dwóch poziomach, formalnym oraz treściowym. No i w tej części treściowej należałoby wskazać, co było źródłem przedstawienia, które oglądamy. I tutaj źródłem tematu są oczywiście Ewangelie opisujące okoliczności śmierci Jezusa. Przypomnę, że są cztery Ewangelie. Te informacje pojawiają się we wszystkich czterech, a one wszystkie są częścią Nowego Testamentu, czyli drugiej części Biblii. Taka jest jakby hierarchia tych wszystkich elementów. Ale w przypadku, gdy oglądamy scenę tego typu, nie możemy tylko i wyłącznie zadowolić określeniem Biblia. Musimy podać dokładniejsze jej ulokowanie, Nowy Testament albo Ewangelię. Na obrazie Caravaggio umieścił sześć postaci. I jako pierwsza oczywiście tu pojawia się postać Zbawiciela, czyli Jezusa Chrystusa. Unoszą, czy podtrzymują te postacie święty Jan Ewangelista i święty Nikodem. O Ewangeliście sporo zapewne wiemy, bo jest to postać powszechnie znana. Po pierwsze był apostołem, należał do tej przez Chrystusa zgromadzonej dwunastki najbliższych jego uczniów, a tradycja przekazała, że był tym uczniem najukochańszym, bo najmłodszym Jezusa. Towarzyszył mu także do ostatniej chwili, będąc pod krzyżem w trakcie jego umierania, męczeńskiej śmierci oraz asystował przy zdejmowaniu go z krzyża, a więc był z nim do końca. Natomiast święty Nikodem jest postacią mniej znaną, bo rzeczywiście pojawia się on tylko właściwie wzmiankowany w momencie, w którym się rozgrywają wydarzenia ostatnie.
Tradycja przekazała informację, że Nikodem był członkiem wspólnoty faryzejskiej, był zamożnym Żydem, który nawrócony na nauki Chrystusa, był jego sprzymierzeńcem, ale miał też oczywiście kontakty z najwyższymi kręgami kapłańskimi. I to on właśnie między innymi wystąpił do Poncjusza Piłata z prośbą o zgodę na zdjęcie z krzyża zmarłego Chrystusa i jego pochówek. Występują też oczywiście dalej trzy Marie. Maria, czyli Matka Chrystusa, Matka Boska, tu ją mamy. Dalej jest Maria Kleofasowa, to jest też postać bardzo enigmatyczna, o której niewiele wiemy. Tutaj pojawia się ona tylko wzmiankowana gdzieś w tle. I na koniec znowu bardzo powszechnie znana Maria Magdalena. I w ten sposób mamy już jak gdyby te wszystkie sześć postaci rozpoznanych. Mężczyźni są schyleni i znajdują się w niewygodnych pozycjach, no bo akurat są w trakcie kładzenia na kamienną płytę zdjętego z krzyża martwego Chrystusa. Ich twarze wyrażają wysiłek, szaty są nierównomiernie pofałdowane w nieładzie. Matka Boża i Maria Magdalena mają schylone głowy i pogrążone są w smutku. Stojąca za nimi Maria Kleofasowa gwałtownie w geście rozpaczy unosi otwarte ręce do góry. Kolejna część analizy treściowej wiąże się z tak zwaną ikonografią, czyli wskazaniem, z którego jakby artysta źródła zaczerpnął pewne konkretne, zastosowane przez siebie rozwiązania. Punktem wyjścia jest niewątpliwie do tego przedstawienia słynna Pieta Watykańska, wykonana w samej końcówce XV wieku przez Michała Anioła Buonarrotiego. Ta Pieta Watykańska bowiem zmieniała tradycyjne sposoby stosowane wcześniej dla przedstawień tego typu. Przypomnijmy, że piety pojawiły się dopiero w XIV wieku, czyli w samej końcówce średniowiecza, w okresie późnego gotyku, jako wyraz nurtu, który nazywałem wtedy nurtem misteryjnym. I jego zadaniem, tego nurtu, było przedstawienie scen tak mocno nacechowanych emocjami, by odpowiednio poruszyć też emocje wiernych. I dlatego też dokonywano tutaj daleko idących zabiegów, na przykład polegających na deformacji ciała Jezusa, na wyeksponowaniu jego elementów cierpienia, bólu, męki, ran, z których obficie tryskała krew. No i właśnie, na tym tle dzieło Michała Anioła wprowadza zupełnie inne jakby efekty. Ciało Chrystusa jest nieskazitelnie gładkie. Spoczywa na ramionach Marii bez jakichkolwiek efektów zadanych mu tortur, cierpienia i bólu. Twarz nie wyraża żadnych tego typu stanów emocjonalnych. Ale w charakterystyczny sposób Michał Anioł także ukazał samą postać Chrystusa, lekko jakby łukiem poprowadzoną, ze zwisającą prawą ręką, która opada jakby w dół, zgiętymi kolanami. I gdy przyjrzymy się przedstawieniu Caravaggia, zauważymy, że to ciało jest również w podobny sposób ułożone, tyle że już nie na kolanach Marii, co oczywiste, tylko właśnie Caravaggio przełożył to wszystko na układ postaci dwóch mężczyzn, którzy je właśnie układają. Ale również warto to zauważyć, że na ciele Chrystusa u Caravaggia nie ma także żadnych śladów męki. Może dalej jest temu przedstawieniu Michała Anioła od idealizacji, której poddał Chrystusa Buonarroti, ale niemniej jednak złagodził jakby ten efekt tortur uprzednio przed ukrzyżowaniem, których doświadczył Chrystus, przetrzymywany i maltretowany,
oraz no, efektów śmierci w tak tragicznych okolicznościach, jakim było ukrzyżowanie. Jednak Michał Anioł niekoniecznie musiał być tutaj bezpośrednim punktem odniesienia dla Caravaggia, bowiem ten stworzony przez Buonarrotiego wzorzec wykorzystali już przed Caravaggiem inni artyści, na przykład Rafael Santi. Jego złożenie do grobu, które teraz oglądamy z początku już XVI wieku, wyraźnie wskazuje, że Pieta Watykańska pracuje i ma siłę oddziaływania na innych artystów, tym młodszego od Michelangela Buonarrotiego, Rafaela Santi. Niewykluczone, że to właśnie tutaj jest źródło wprost wykorzystane przez Caravaggia, że to właśnie ten obraz stał się dla niego punktem wyjścia, bo i tutaj mamy zbieżność tematu, to już nie jest Pieta, tylko jednak złożenie do grobu. Mamy oczywiście też postacie, które dźwigają w tym właśnie Jan Ewangelista i Nikodem. A jakby bardziej poziome ujęcie tej sytuacji Jezusa wydaje się tutaj też bliskie. I oczywiście u Rafaela, też tak jak wcześniej u Michelangelo Buonarrotiego, ciało Chrystusa jest pozbawione jakichkolwiek śladów męki. No ale przywołałbym jeszcze jeden ciekawy przykład. Oto zdjęcie z krzyża malarza manierysty Pontorma. Powstały 20 lat po obrazie Rafaela, mniej więcej, znajdujący się we Florencji. Dzieło, można powiedzieć, klasyczne dla tego nurtu w sztuce, czy kierunku w sztuce, jakim był manieryzm. Oczywiście zachodzą tutaj daleko idące różnice w całej kompozycji. Nasz manierysta wytwarza typowy dla tego kierunku efekt wirowania ruchu, dynamiki, który sprawia wrażenie pewnej sztuczności, nienaturalności całego układu. Eliminuje też realia przestrzenne. Ta scena zdejmowania z krzyża odbywa się bez krzyża, właściwie w nieokreślonym miejscu, poza jedną chmurką na niebie. Praktycznie u naszego manierysty nie ma żadnych informacji, gdzie się to wszystko rozgrywa. Natomiast jednak, kiedy spojrzymy na układ postaci, powtarza się nam dokładnie to, co widzieliśmy wcześniej u Michała Anioła i Rafaela, a co też, prawda, zauważyliśmy już w obrazie Caravaggia. Chrystus też właśnie jest jakby ujęty z tym zgiętymi w kolanach nogami, z opadającą, zwisającą prawą ręką i ciało pozbawione z jakichkolwiek efektów tortur, cierpienia. Obraz Michelangelo Berisi był jednym z nielicznych powszechnie za życia Caravaggia okrzykniętych sukcesów. Inne dzieła wzbudzały kontrowersje i zdarzało się tak, że po wykonaniu i umieszczeniu w przestrzeni publicznej na artystę spadały grozy, gromy, słowa krytyki i potępienia. O tyle, kiedy pojawił się już w kościele Santa Maria in Vallicella obraz Złożenie do grobu, tutaj chór zgodnie ogłosił, że jest to dzieło wybitne, znakomite. Nawet wśród właśnie tych zajadłych krytyków można było spotkać pozytywne zdanie. Dlatego też obraz stał się dziełem sławnym i gdy w Rzymie przebywał Piotr Paweł Rubens, czyli słynny malarz doby baroku, jak widzimy, pokusił się o stworzenie kopii obrazu Caravaggia, którą zamówił zresztą pewien sławny włoski kolekcjoner u Flamanda, chcąc jak gdyby mieć wersję Caravaggia u siebie. I w ten sposób Rubens namalował własne złożenie do grobu, ściśle jakby wykorzystując pomysł wielkiego Włocha.
No właśnie, teraz już będziemy mieli jeszcze informacje dotyczące zastosowanych tutaj przez artystę środków typowych dla baroku. Głębię i przestrzenność sceny podkreślają dwa kolejne elementy obrazu. Kamienna płyta, na której stoi przedstawiona grupa i skierowana jest w naszą stronę. Jej ostry, skośnie ustawiony narożnik zdaje się wystawać z powierzchni płótna i wkraczać w przestrzeń przed nim. Podobny efekt wywołuje ukazany w skrócie perspektywicznym łokieć świętego Nikodema. Faktycznie. Już wiemy, że barok to czasy, w których celem tworzonych dzieł jest przekonanie odbiorcy do określonych treści, wciągnięcie ich jakby w narrację, sprawienie, żeby argumenty, które artysta chce przekazać, dotarły i silnie jakby oddziałały na tego, kto będzie to dzieło odbierał. Dlatego też w takich dziełach jak Kościół Il Gesù w Rzymie czy w Kościele San Ignazio zastosowano malarstwo iluzjonistyczne, które miało wchodzącym do świątyni dać wrażenie, że to właśnie tutaj na ich oczach niebo, czyli zjawiska nadprzyrodzone zachodzą i niebo wkracza jakby do przestrzeni świątyni, materializując się nad głowami. Oczywiście te już takie oczywiste uderzenia w jakby nasze wyobrażenia o rzeczywistości, efekty, które stosowali malarze iluzjoniści, są jakby tymi środkami najbardziej ewidentnymi, których cel jest jasny i sprecyzowany. Kościół przecież jezuitów był świątynią kontrreformacyjną. I każdy chwyt był dozwolony, aby cel osiągnąć, czyli wskazać wszystkim tym, którzy do świątyni wchodzą, że tylko tu możliwe jest zbawienie, że tylko w obrębie kościoła rzymskokatolickiego można się z prawdziwym Bogiem spotkać i doświadczyć potem Jego łask. Ale ten sam cel osiągają także malarze i twórcy innych dyscyplin, których właśnie też jakby zadaniem jest osiągnięcie określonych celów, czyli zastosowanie też środków, które do tego celu osiągnięcia doprowadzą. No i w przypadku malarstwa często w baroku można zobaczyć efekty jakby wychodzenia z ram, jak to się umownie w cudzysłowie nazywa, czyli stworzenie jakby złudzenia, że to, co oglądamy, jest elementem już wkraczające w naszą przestrzeń. To bardzo ważne, bo jakby z natury rzeczy obraz, na który patrzymy, jest sceną, którą oglądamy jakby przez szybę. Oczywiście jak każda szyba jest ona niewidzialna, jest przeźroczysta, ale jest jakby wyczuwalnym elementem oddzielającym nas od tego, co się za tą szybą znajduje. W związku z tym patrzymy na te wszystkie sceny na obrazach, tak jakbyśmy widzieli coś, co jest jakby w innym wymiarze, coś, co się znajduje jakby w innej rzeczywistości. I jakby ten nasz świat, w którym się my obracamy, jest jakby bezpiecznie oddzielonym od tamtego. W związku z tym nie musimy się obawiać, że na przykład przedstawiona groźna bestia, jakieś dzikie zwierzę kłapiące kłami, rzuci się na nas i nas zaatakuje. Oczywiście wiemy, że jest ono namalowane, ale też i bez tego jakby bezwiednie jesteśmy bezpieczni, bowiem mamy to wrażenie, że to zwierzę, ta bestia jest jakby w tym innym świecie, jakby za tą szybą nas ochraniającą. I właśnie w malarstwie baroku jakby spróbowano tę szybę stłuc, czyli przekroczyć tę barierę, która nas od świata przedstawionego oddziela. Zasugerować odbiorcy, że jest już jakby częścią tamtej przestrzeni. I w ten sposób rzeczywiście, gdy się ten efekt udaje osiągnąć, zostajemy bardziej jakby zaangażowani w to, na co patrzymy. Intensywniej w tym uczestniczymy. I dlatego też takie zabiegi, jak tutaj u Caravaggia z tą płytą czy z tym łokciem, pozwalały twórcy na osiągnięcie efektu jakby wychodzenia właśnie z ram i
wciągania nas w oglądaną scenę. No i już teraz przechodzimy do tej drugiej formy analitycznej, której bezpośrednio byliście zaangażowani, pisząc te właśnie analizy na zaliczenie. Zaczniemy tę analizę formalną w oczywisty sposób od informacji dotyczących kompozycji, bowiem klasyczny model jeszcze tutaj stosujemy. Oto wjechały nam w punktach elementy kompozycji obrazu Caravaggia. Pierwsza rzecz, format, prostokąt pionowy. Kompozycja wielofiguralna. Pamiętamy, że jeżeli pojawia się więcej niż dwie osoby, to już mamy kompozycję wielofiguralną. Nie musimy oczywiście podawać ich ilości. Jeżeli są jeszcze dwie, czy trzy, czy cztery, no to taka informacja będzie jakby zrozumiała, ale jak będzie w tym obrazie, powiedzmy, przedstawionych 15 osób, to już nie musimy ich wszystkich wyliczać, czy jest ich tylu i liczyć konkretnie. Wystarczy ta informacja, tak jak tutaj. Postacie są ukazane na jednolitym, głęboko ciemnym tle. Uczestnicy przedstawionej sceny tworzą zwartą grupę, ukazaną bez prześwitów. To jest istotne, że kiedy właśnie obserwujemy w obrazie pogrupowane osoby, to musimy zwrócić uwagę, czy grupy są zwarte, czyli prawda, przylegają jakby do siebie, czy też są przedstawione w sposób luźny, z prześwitami, czyli od siebie wzajemnie odstają. I albo na przykład, czy jest to jedna grupa, czy jest ich kilka grup, czy postacie są te pogrupowane w dwie grupy, trzy, umieszczone w jednym planie, czy prawda, w różnych jak gdyby planach. No i właśnie. Kompozycja dwuplanowa z bliskim pierwszym planem. Tu jest pewien drobny kłopot, bo można byłoby się zastanawiać, czy jest to kompozycja jednoplanowa, czy dwuplanowa. Ale z uwagi na to, że tło to nie jest ściana, która jakby zamyka wszystko rodzajem wyraźnego jak gdyby zamknięcia, że ta czerń to jednak jest jakaś przestrzeń, za którą kryją się w mroku zatopione elementy jakiegoś świata, no to w tym momencie bezpiecznie jest moim zdaniem użyć określenia kompozycja dwuplanowa. Natomiast wszystkie osoby znajdują się jak gdyby tak blisko powierzchni, że nawet niektóre elementy ich, jak ten łokieć chociażby, wychodzą przed ramy, wchodząc jakby w naszą przestrzeń. Więc takie rozwiązanie nazywamy bliskim pierwszym planem. Kompozycja wertykalna o przewadze pionów. Rzeczywiście elementów, które tutaj artysta nam nagromadził, o kierunku wertykalnym, czyli pionowym, jest zdecydowanie bardzo dużo. I mają one przewagę na przykład nad poziomami. Kompozycja dynamiczna oparta na przekątnej skosach i łukach. Proszę bardzo. Oto wjechała nam przekątna, czyli diagonala od dolnego lewego do górnego prawego roku poprowadzona. I wyraźnie teraz widzimy, jak rzeczywiście organizuje ona układ form w obrazie. Dlatego ona ma tu znaczenie kluczowe, nadrzędne. Więc nawet gdybyśmy tutaj napisali, że kompozycja oparta na przekątnej, tworzącej formę trójkąta prostokątnego, też nie byłoby to błędną informacją. Ale oczywiście nie jest to jedyny element, który tutaj kompozycyjnie ma wpływ na kształtowanie efektu dynamizmu. Albowiem właśnie oparcie na skosach czy przekątnych zdecydowanie kompozycję dynamizuje. I dlatego też mamy tutaj takie elementy jak inne skosy stosowane, czy łuki, których tutaj przecież też wyraźnie zauważymy obecność. I z tego też powodu ta kompozycja jest dynamiczna. Dynamika nie tylko sprowadza się do tego, że ukazuje postacie na przykład wykonujące jakiś ruch. Choć oczywiście może to być efekt dający wrażenie dynamiki w całej kompozycji. Bowiem czasami bywa też tak, że ukazana postać w ruchu
zastyga jakby w tym, zatrzymana w tym ruchu niemal na wieczność, na przykład w obrazach renesansowych. I wtedy już taki obraz, mimo że pokazuje postać na przykład wykonującą krok czy podnoszącą rękę, nie możemy uznać za dzieło dynamiczne. Następna kategoria, kompozycja zamknięta, no tu jest najwięcej problemów, bo rzeczywiście z tym zwykle bez dużego jak gdyby doświadczenia i opatrzenia mogą być duże kłopoty, ale powiem też uczciwie, że nawet mając spore już jakby doświadczenie w tej materii, czasami trudno podjąć decyzję, czy ta kompozycja jest, czy nie jest otwarta, czy jest, czy nie jest zamknięta. I wtedy bezpieczniej jest się wobec takiego dylematu uchylić, czyli krótko mówiąc, go w ogóle nie podejmować, o czym jeszcze będę potem w dalszej części lekcji mówił. Na razie co wskazuje, że ta kompozycja ma charakter zamknięty? Oczywiście, że okazywana scena ma swoją kontynuację we wszystkich kierunkach, i w tym, i w tym, i w tym, a pewnie i w tym też, czyli poza tym kawałkiem roślinki są następne rośliny, których już się w obrazie nie zmieściły. Może za Marią Kleofasową stoi ktoś jeszcze, czy stałby ktoś jeszcze, kogo Caravaggio nie namalował, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wiemy doskonale, że obraz zawsze jest wycinkiem całości, a nie przedstawieniem całego świata, który możemy obejrzeć kręcąc głową i mając w ten sposób ogląd jak gdyby w 360 stopniach, a w obrazie takiej możliwości nie ma. I za zamknięcie kompozycji uznajemy to, gdy ona wszystkie najważniejsze części, których artysta chce nam pokazać, mieści w swoich ramach. A tak się dzieje w tym przypadku. Kompozycja jest asymetryczna, co oczywiste, bo takie ustawienie po skosie eliminuje możliwości podporządkowania kompozycji, czy to osi pionowej, czy poziomej osi symetrii. Centrum kompozycyjnym jest martwy Chrystus. No to wiadomo. Rzeczywiście, jakbyśmy spojrzeli świeżym okiem po raz pierwszy na ten obraz, nasze oczy przede wszystkim poleciałyby w jego kierunku, czyli on jest tutaj elementem najważniejszym, swoistym centrum kompozycyjnym. I dodam, że przecież skoro jest to złożenie do grobu Chrystusa, no to on jest także centrum treściowym całego tego przedsięwzięcia. Nie Nikodem, nie Jan, nie Maria, jedna, druga, trzecia, tylko właśnie Chrystus. Przestrzeń budowana jest przy pomocy światła. Postacie znajdujące się bliżej są jaśniejsze niż te dalsze. No to wyraźnie widać, jak troszeczkę na przykład Jan czy kobiety mniej wyraziście łapią światło niż Jezus czy Nikodem, jego łokieć. Czyli jest tutaj drobne jakby różnicowanie tej przestrzeni poprzez grę światła. Nawet w obrębiennej postaci. Popatrzmy, jedna noga bliżej nas jest dużo jaśniejsza, ta druga jest zacieniona. I takie właśnie modelowanie ułatwia jak gdyby wrażenie przestrzenności całego ujęcia. Oczywiście tego typu zabiegi mieszczą się w kategorii tak zwanej perspektywy powietrznej, ale to jeszcze nie jest ona tutaj w pełni zastosowana, jak wiemy, więc uniknąłem jakby tego określenia, wprowadzając jakby takie doprecyzowujące, opisowe wyjaśnienie przestrzeni. Ale to nie jest jedyny sposób, by zasugerować przestrzenność całego ujęcia. Wykorzystano też perspektywę zbieżną skośną o dwóch punktach zbiegu i tworzy ją kamienna płyta, na której stoją postacie. Popatrzcie, oto jest schemat, wykres perspektywy skośnej. W swoim czasie pokazywany wam przy zajęciach o perspektywie renesansowej. Jest ona bowiem pochodną tej perspektywy zbieżnej, centralnej. W tym przypadku jednak, kiedy patrzymy po skosie, elementy jakby rozchodzą nam się na boki, tak jak to wnętrze ujęte tutaj. I gdybyśmy stworzyli te wykresy przedłużeń tych skosów, to okazałoby się, że ich punkty zbiegu znajdują się w dwóch miejscach, na jednej osi oczywiście, tej osi horyzontalnej wyznaczone, tego drugiego punktu nawet nie dało się tutaj wziąć, bo trzeba byłoby tę kartkę jeszcze tutaj co najmniej
przesunąć ten biały prostokąt, ale już wiemy, że ten drugi punkt też gdzieś tam w końcu, w konsekwencji się nam pojawi. To samo dzieje się z naszą płytą, tylko jakby odwrotnie do wnętrza, bo wnętrze się cofa w głąb, a płyta się wysuwa do przodu. I też gdybyśmy właśnie poprowadzili te krawędzie, które tutaj właśnie ta płyta posiada, to okazałoby się, że te linie zbiegają się gdzieś w dwóch miejscach. A więc jest tutaj ta perspektywa skośna zdecydowanie obecna. Jest jeszcze jeden element związany z oglądaniem tego obrazu, już nie budujący tyle przestrzeń, co dający efekt tego, na co, jak patrzymy. Scena jest oglądana od dołu i występuje tutaj perspektywa żabia. No właśnie. Oto kolejny schemat, który pozwala nam zrozumieć istotę tego ujęcia. Do kompozycji bowiem musimy jak gdyby też dołączyć miejsce, punkt obserwacyjny malarza, który prawda, jakby swoją scenę z tego punktu obserwując przedstawia, a który ma też oczywisty wpływ na nas, bowiem to my przejmujemy potem to widzenie, oglądając obraz. I oczywiście obraz może sobie stać na przykład na podłodze. My podchodzimy i patrzymy na niego lekko z góry, no chociaż 3 metry to 3 metry, to jest prawie, to jest więcej często niż wysokość naszych pomieszczeń, w których przebywamy. To jednak mimo wszystko już taki, gdybyśmy tak patrzyli na tę scenę, trzeba byłoby ją ująć inaczej. Ale się nie da, bo została już tak namalowana. Więc jakby optymalnym punktem obserwacyjnym jest sytuacja, w której obraz wisi troszkę wyżej niż nasza linia wzroku, albo znajduje się ona gdzieś w dolnych partiach obrazu, tak jak to tutaj widzimy. I wtedy wrażenie jak gdyby prawdziwości oglądanej sceny będzie pełniejsze, dużo silniejsze. I to artysta właśnie nam zafundował. I to jest właśnie perspektywa żabia, czyli taka, w której punkt zbiegu zjeżdża w pobliże dolnej krawędzi. Czasami nawet z nią się pokrywając, czy nawet przekraczając w dół. Bo może być tak, że scena jest oglądana, gdy mamy jakby to, na co patrzymy, wysoko nad nami. Przypomnę słynną martwą naturę Caravaggia, którą w swoim czasie omawiałem, gdzie mamy też to, ten efekt zastosowany i patrzymy jakby na ten koszyk z owocami stojący jakby na wysokiej półce od dołu. Przed nami kolejny element. Światło. Źródło światła znajduje się poza obrazem. To oczywiste, bo nie widzimy czegoś, co by to nam oświetlało. Światło sztuczne, wkłamane na nieokreślone, punktowe. No właśnie. Dlaczego nie jest to światło naturalne? No bo gdyby było to światło naturalne, czyli dzienne, no to wszystko dookoła nie byłoby ciemne, mroczne, byłoby rozświetlone. Mielibyśmy okazję zobaczyć resztę Golgoty i elementy, postacie znajdujące się też gdzieś pewnie w oddaleniu z fragmentami widocznej na horyzoncie Jerozolimy. A więc na pewno nie, scena nie rozgrywa się za dnia, kiedy świeci światło dzienne. Co prawda za światło dzienne też uchodzi księżyc, no ale to też nie byłby taki efekt jak teraz, bo jak wiemy, księżyc nie ma mocy odbijania światła słonecznego, bo wiemy dzisiaj o naturze księżyca więcej niż ludzie tamtego czasu. I to blady blask, który z księżyca płynie na świat, powoduje, że ledwo rozpoznajemy różne elementy nocą oglądane bez oświetlenia sztucznego. A więc w tym przypadku jest to raczej oświetlenie sztuczne, jak w teatrze. Oczywiście można z pewnym dozą ostrożności zamiast słowa sztuczne użyć nieokreślone, bo wtedy już właściwie jakby uciekamy od odpowiedzialności co do właśnie tej klasyfikacji światła. A że jest punktowe, to oczywiste, bo skierowany jest takim wyraźnym snopem na grupę osób. Światło pada z górnego lewego rogu, tak? Proszę bardzo, to strzałki pokazujące kierunek padania światła i to wyraźnie obserwując na przykład rozmieszczenie światłocienia na twarzy Nikodema czy innych osób w ciele Chrystusa bez trudu rozpoznajemy.
Światło rozświetla postacie pierwszego planu. Tło pozostaje mroczne, co oczywista oczywistość. Najjaśniejszym w obrazie elementem jest ciało Chrystusa. No to też oczywiste, bo rzeczywiście tutaj tej jasności, powiedzmy, rozświetlenia jest najwięcej. Światło kontrastowo modeluje formę, czyli światłocień jest mocny, wyrazisty. No wystarczy porównać partie rozświetlone i zacienione, żeby zorientować się, że rzeczywiście pomiędzy nimi zachodzi no niemal taka granica, jak granica wojenna. Nie ma tutaj miękkich, łagodnych przejść pomiędzy nimi, tych stanów pośrednich. Jest albo biel, albo czerń niemal. Kolorystyka. Tutaj w tej kategorii najczęściej występują rozbieżności, bo jak to się dzieje z kolorami, mamy czasami kłopoty, bo widzimy je bardzo w indywidualny sposób. Tutaj dużo się zasadza na intuicji, krótko mówiąc, wrażeniu. Ale są rzeczy, które nie podlegają dyskusji. Na przykład to, że w obrazie zastosowana jest szeroka gama barwna, bowiem to określenie ma swoją prostą, jasną definicję. Mówimy o szerokiej gamie barwnej, jeśli występują w obrazie jednocześnie tony ciepłe i zimne, niezależnie w jakich proporcjach, czy wyrównane, czy też nie, z przewagą jednego czy drugiego tonu barwnego. To nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy w obrazie wyszukali i takie kolory. Jeżeli ich nie znajdziemy, no to wtedy mówimy o właśnie zawężonej, wąskiej gamie barwnej, czy wręcz obrazie jednobarwnym, monochromatycznym. Tutaj mamy z jednej strony barwy ciepłe, których zresztą jest, jak widzimy, więcej, dlatego też w drugim punkcie mamy informację, że dominują barwy ciepłe, ale są też na przykład zieleń. Biel jest bardzo zimna, taka chłodna, więc pewne elementy kontrastów temperaturowych w obrazie zachodzą, o czym zaraz też będzie mowa. Przeważają barwy ziemi. To określenie wymaga wyjaśnienia. Barwy ziemi to są barwy, które mieszczą się w takiej nieokreślonej jak gdyby skali, jak brązy, ugry, ochry i inne tony, które kojarzymy zwykle z ziemistymi barwami. Mamy je tutaj zdecydowanie występujące. Są też oczywiście żółcienie, czerwień, biel i czerń. Zastosowane zostały kontrasty jasności, czyli walorowe, jasne, ciemne i temperaturowe, czerwień i zieleń szaty świętego Jana Ewangelisty, chociażby rzeczywiście widać wyraźnie, że płaszcz, który jakby w połowie okrywa go, to czerwień, a ta szata, którą ma na sobie bezpośrednio na ciele, jest zielona. No i już mamy barwę, kontrast temperaturowy. Biel i czerń pełnią rolę akcentów. Biel i czerwień pełnią też rolę akcentów. Rzeczywiście i ta czerwień tej szaty, i te biele podbijające jakby ciało Jezusa są tutaj wyraźnymi akcentami barwnymi. Występują też barwy lokalne. Co to oznacza? Barwy lokalne to są takie barwy, które nakładane są na formy, by oddać ich plastyczność światłocieniową. Czyli krótko mówiąc, ubranie, w którym występuje nam nikodem, jest żółte, jak widzimy, albo w barwie ugru, bo to też jest rodzaj jakby takiej, czy ochry raczej nawet bardziej. No i właśnie, padające na nią, na tę szatę światło, szatę nałożoną na ciało, rozświetla je w tych miejscach, na które pada, a najbardziej rozjaśnia oczywiście łokieć wysunięty do przodu. Dlatego ten łokieć staje się tutaj już nie w barwie ochry, ale jasnej żółcieni. Natomiast zmienia się w czerń w partii, do której światło nie dociera. I to są barwy lokalne, które na tę ochrę zostały jakby nałożone, by ten modelunek światłocieniowy wzmocnić, podkreślić. I ostatnia kategoria. Ekspresja, środki wyrazu. W pierwszym punkcie mamy ważne określenie – luminizm. Operowanie światłem jako głównym czynnikiem budowy formy i ekspresji. Światło określa przestrzeń i modeluje wyraziście postacie, podkreślając ich pozy i gesty. Kieruje,
kolejnością obserwowanych przez widza sytuacji w obrazie nadaje całości teatralnego charakteru. Rzeczywiście, jak znakomity reżyser, który potrafi przy stosunkowo skromnych środkach inscenizacyjnych osiągnąć maksimum efektu, Caravaggio przedstawia swoich aktorów odgrywających scenę złożenia do grobu. Sytuuje ich na ciemnym, mrocznym tle, które jakby wybija to, na co patrzymy. Światło modeluje formy, kieruje kolejnością spojrzeń. Rzeczywiście na elementy rozświetlone od razu zwracamy uwagę, te ciemniejsze dostrzegamy w drugiej kolejności, czyli rzeczywiście steruje naszym widzeniem. Światło podkreśla też emocje na twarzach malujące się tych osób, podkreśla ich gesty wykonywane, pozy, które przyjmują, a więc światło odgrywa tutaj rolę nadrzędną w tym obrazie, stąd określenie luminizm jest tutaj fundamentalne. Ale zaraz na drugim miejscu pojawia się określenie tenebryzm, czyli wykorzystanie mroku, z którego wyłaniają się postacie. Ciemne tło ma jednolity charakter, nie określa miejsca, gdzie rozgrywa się zdarzenie, wzmacnia plastyczność oświetlonych osób na pierwszym planie. A więc rola tego mroku, którego tutaj mamy naprawdę dużo, gdybyśmy tak w to ujmowali procentowo, to można by powiedzieć, że tego mroku w obrazie jest mniej więcej 60%, 70 nawet procent w stosunku do całej części oświetlonej, to ten mrok tu odgrywa bardzo istotną rolę, a tenebre po włosku to znaczy ciemność, czyli mrok. Realizm. Postacie święte mają cechy i fizjonomię zwykłych ludzi, zróżnicowanych wiekowo. Niektórzy ubrani są we współczesne artyście stroje. Bo co do szaty na przykład Nikodema czy Jana Ewangelisty, tutaj miałbym wątpliwość, czy odzwierciedla on charakterystyczny dla czasów Caravaggia, czyli początku XVII wieku, sposób ubierania. Ale kiedy patrzę na Marię Magdalenę albo Marię Kleofasową, to zdecydowanie widzę tutaj już ubiory typowe dla czasów naszego artysty, bowiem poświadczają o tym ikonograficzne dokumenty z epoki, czyli krótko mówiąc inne obrazy, w których pojawiają się sceny rodzajowe i postacie są tak dokładnie ubrane jak tutaj. A więc tym samym artysta przynajmniej w kilku przypadkach wprowadza nam postacie ze swoich czasów, czyli dla odbiorcy ze swojego czasu współczesne. To tak jakbyśmy dzisiaj, prawda, malując taką scenę, przedstawili niektóre postacie w dżinsach z dziurami albo w innych, prawda, bluzach z kapturem. Dla oglądających taką scenę po 200 latach będą to już stroje historyczne, bo pewnie w tamtych za 200 lat ludzie będą się inaczej ubierali niż my dzisiaj. Ale dla nas współczesnych takie właśnie elementy, akcesoria strojów, jak właśnie te podarte portki z zrobionymi celowo dziurami czy łatami, są czymś jakby najbardziej oczywistym dla naszych współczesnych czasów. I ludzie z czasów Caravaggio też na tę, patrząc na Marię Kleofasową czy Marię Magdalenę, widzieli w nich swoje postacie ze swojego czasu. I tym samym ta scena już nie wydawała się tak odległa w przestrzeni czasowej, czyli rozgrywająca się prawie 1600 lat wcześniej, bo przecież historycznie zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu działo się w pierwszym wieku naszej ery, w początkach pierwszego wieku naszej ery, a jesteśmy w początkach XVII wieku. I właśnie współczesny widz już odbiera tę scenę jako rozgrywającą się tu i teraz. To jest celowe oczywiście działanie naszego malarza. I oczywiście z elementem realizmu, tak samo jak to, że te postacie nie mają idealizacji, nawet Chrystus, chociaż żadnej ranki na jego ciele nie widzimy. I oczywiście jest zbudowany dość muskularnie, masywnie. To jednak z żadnym Doryforosem go tutaj nie skojarzymy. Jest ujęty przede wszystkim twarz w sposób realistyczny. A niektórzy nawet często zarzucali, że malarz przedstawia swoich świętych bohaterów
jako zwyczajne takie plugawe, wulgarne postacie ze świata współczesnego, jakichś nędzarzy, żebraków, robotników i tak dalej. No i tak rzeczywiście jest też w tym obrazie, z tym realizmem. Ciało Jezusa o prawidłowej anatomii nie nosi śladów męki, ran czy bólu, o czym już była wielokrotnie mowa, ale to jest właśnie element ekspresji. To powinno być tutaj, w tym punkcie szczególnie podkreślone. Iluzjonizm, o którym była już mowa, też należy do środków wyrazu, czyli ekspresji. Wysunięta do przodu krawędź kamiennej płyty i łokieć Nikodema sugerują wychodzenie z ram obrazu, przybliżając prezentowane wydarzenie widzowi. No i na koniec jeszcze w ostatnim punkcie odnoszę się jakby do ogólnego klimatu. Dominuje nastrój powagi, smutku. W ten sposób jakby w pełni mieliście okazję zobaczyć taką, no powiem troszeczkę nieskromnie, wzorcową analizę formalną dzieła. No ale cóż, w końcu jestem już staruchem, który ma na swoim koncie mnóstwo takich przeprowadzonych analiz, więc wiadomo, że mnie dużo łatwiej jest taką analizę zrobić niż wam. W końcu uczę tego przedmiotu, a wy się dopiero jego uczycie. Więc zrozumiałe, że łatwiej jest zrobić taką analizę mnie niż wam. No ale od tego właśnie na tym moje zadanie polega, żeby to, co ja umiem i wiem, przynajmniej w sporej mierze wam przekazać. I też temu celowi służyła ta część naszej lekcji. Moi Państwo, oczywiście, kiedy ja teraz upubliczniam tę analizę obrazu Caravaggia, tym samym niejako unieważniam zadanie, które było zadane ładnych prawie już miesiąc temu. I ci, którzy do tej pory tego jeszcze nie zrobili, już nie mogą mi wysłać teraz analizy obrazu, złożenie do grobu, bo byłoby to po prostu nie fair wobec tych, którzy uczynili to wcześniej. Jeżeli nie mają ochoty otrzymać jedynki za niewykonane zadanie tuż przed końcem roku szkolnego, mogą zrobić jeszcze tę analizę formalną, ale innego obrazu Caravaggia, czyli krótko mówiąc, znaleźć sobie jakiś inny obraz i mając już ten wzór przed oczami, przed nosem, na tej podstawie zrobić analizę tamtego dzieła, ale to nie może być przypisane żywcem słowo w słowo w związku z tym, co teraz oglądacie, bo też obrazy przecież się od siebie różnią i bez trudu wyłuskam takie punkty, które po prostu zostały w sposób mechaniczny przepisane i dołączone do tej analizy innego dzieła. No dobrze. Ostatnia część naszych dzisiejszych zajęć to ćwiczenia kompozycyjne. Niewątpliwie każdy z was, kiedy ma do wykonania analizę, staje wobec pewnych wyzwań, które są niewątpliwie trudne, jeśli się te analizy jeszcze nie opanowało. Dlatego chciałbym pomóc wam, byście łatwiej sobie z pewnymi kwestiami radzili, zwłaszcza tymi, które budzą największe kontrowersje. Więc zaczynamy. Oto przed nami przykłady różnych obrazów doby baroku, w których zastosowano różne rozwiązania, które mogą nam łatwiej pomóc zrozumieć sens danych określeń. Bardzo często zdarzało się i przy tej, i przy innych analizach, które otrzymywałem, że piszący zauważał co prawda, że obraz ma format prostokąta, ale nie podkreślał jakiego, a ma to kolosalne znaczenie w przypadku tego formatu, bo zupełnie inaczej buduje się przedstawienie, mając do dyspozycji prostokąt pionowy, jak tutaj, a zupełnie inaczej, kiedy się dysponuje prostokątem poziomym. Wystarczy zmienić tylko właśnie ustawienie tego prostokąta i już mamy zupełnie jakby narzucające się inne rozwiązania. To jest oczywiste. Dlatego zauważenie tego, że prostokąt stoi czy leży, jest absolutnie kluczowe. Bez tego ta informacja nie ma żadnej wartości. Jeżeli napiszemy tylko prostokąt, to ta informacja jest bez sensu. Mogło równie dobrze by jej nie być. Dalej. Oto są jeszcze sytuacje skrajne, dość trudne. Istnieje bowiem taka kategoria prostokątów, które bardzo, bardzo już, którym bardzo niewiele brakuje, by stały się kwadratami. No i wtedy, kiedy mamy z taką sytuacją do czynienia, jak na przykład tutaj w obrazie Rubensa,
No to już mamy rozwiązanie proste. Prostokąt zbliżony do kwadratu. I nie musimy wtedy określać, czy to jest prostokąt poziomy, czy pionowy, bo jak się już zbliża do kwadratu, to tutaj istotnych efektów nie będzie. Ale jest też rozwiązanie, które się zdarza często, zwłaszcza w malarstwie baroku, gdy górna krawędź prostokąta nagle wybrzusza się i zamienia w łuk. No i mamy prostokąt pionowy zamknięty w półkoliście, albo poziomy, gdyby tak było. I tu mam oczywiście od razu obraz Tycjana. Przy okazji przypominamy sobie dzieła widziane, albo te, których jeszcze nie widzieliśmy. Jest też tondo. Co to takiego? To nie jest kwadrat. Obraz nasz kadry rzeczywiście jest kwadratowy, bo uwzględnia fragmenty ramy. Sam obraz ma formę koła. I to jest właśnie tondo, czyli obraz w formacie koła nazywamy tondem. I nie możemy napisać obraz w formie koła, musimy użyć fachowego określenia tondo. Tyle i aż tyle. Ale są też i takie dziwadła. Owal, czyli elipsa. Przy czym oczywiście użycie słowa owal jest tutaj bezpieczniejsze, bo nie zawsze to musi być to jajo wydłużone w formie eliptycznej. I tu mamy obraz Bouchera, który jest typowym owalem. Oczywiście nie uwzględniłem obrazów mających formę kwadratu, no bo tutaj wszystko jasne i oczywiste. Nie trzeba nic wtedy dodawać i ujmować. Jak się możemy przekonać, jaki kształt ma ten właśnie obraz? Czy prostokąt zbliżony do kwadratu, kwadrat czy prostokąt? Zwykle przy zadaniach dotyczących analizy są podane wymiary. Już wiemy po dzisiejszej lekcji, że pierwszy wymiar oznacza wysokość, a drugi szerokość. Te same dwa obrazy mówią nam też, które wcześniej widzieliśmy, o tym, że kompozycja może być wertykalna, czyli oparta na pionach, i to wyraźnie w obrazie Velázqueza Nosi woda Sewilli widzimy, albo może być horyzontalna, w tym obrazie Rembrandta Sprzysiężenie Klaudiusza Civilisa przeciwko Batawom, ewidentnie budowane jest z wykorzystaniem poziomów i dlatego też taką kompozycję nazywamy horyzontalną. Mogą też w tych pozycjach horyzontalnych zachodzić pewne szczególne ich właściwości. Na przykład ta kompozycja horyzontalna zamieci nam może także na kompozycję pasową. Kiedy mamy do czynienia z takim klasykiem ujęcia zbiorowego portretu, gdzie wszyscy zgromadzeni zostali ustawieni w trzech rzędach, jak na szkolnej fotografii, no to wtedy spokojnie możemy użyć terminu kompozycja pasowa. Ale też kompozycją pasową często są pejzaże, zwłaszcza holenderskie, gdzie elementy układają się jakby wyraźnymi pasami. Kompozycją pasową jest też niewątpliwie znany wam, bo omawiany dokładnie na lekcjach w tym roku, słynny obraz El Greca, Pogrzeb Javiera Orgaza, gdzie wyraźnie artysta buduje nam jak gdyby te struktury pasowe, kształtują całą formę. Kompozycja statyczna, dynamiczna. Celowo dobrałem dwa obrazy, które mają ze sobą wiele wspólnego. Temat na przykład, przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ale różnią się jednak istotnie właśnie tymi efektami znieruchomienia i dynamiki. W obrazie Caravaggia zachodzą zjawiska, które sprawiają, że ten obraz trudno byłoby nazwać statycznym. Natomiast u twórcy renesansu statyka jest oczywista. Wzmacnia ją między innymi osiowość obrazu, istna symetria elementów odpowiadających sobie. Zastosowany tutaj trójkąt równoboczny jako podstawę kompozycyjną. Natomiast w obrazie naszego Caravaggia występują elementy łamiące tę trójkątną formę piramidalną. Tutaj zresztą bardziej jest trójkąt równoramienny niż równoboczny, bo podstawa nie ma dokładnie tej samej długości co boki tego trójkąta, który wpisujemy formę. No i oczywiście Caravaggio nie byłby Caravaggiem i barokowym artystą, gdyby to wszystko nie próbował jeszcze naruszyć. Stąd istotny element, jak kolumna przesuwa się do krawędzi lewej, a na niej zostaje zawiązana materia, tutaj zielona, jak kurtyna, a ta wygląda jak taka właśnie nadwieszona
nadwieszony baldachim, dający poprzez te łuki zwisy. Postacie wykonują gwałtowne ruchy, ustawiają się w różnych jak gdyby układach ciał, w których skosy i łuki nam kompozycję dynamizują. Dlatego zdecydowanie ten drugi obraz nazwałbym kompozycją dynamiczną, choć robi wrażenie, jakby też postacie zamarły w bezruchu. I właśnie, już to opisałem. Obie kompozycje są oparte na trójkącie, czyli kompozycje piramidalne. Mamy jeszcze inne efekty owej dynamizacji kompozycyjnej stosowanej w malarstwie, zwłaszcza doby baroku. Obraz Rembrandta opiera swoją dynamikę na znanym nam rozwiązaniu, czyli diagonali. Ona ma tutaj znaczenie wiodące, bowiem wzdłuż tego tej przekątnej układa się maszt statku, na który znajduje się Chrystus z apostołami, który właśnie w tej chwili przeżywa swoje trudne chwile, bowiem fale potężne uderzają w burtę tego właśnie, tej łajby. W obrazie Caravaggia zatytułowanym Ukrzyżowanie świętego Piotra mamy zastosowane też diagonale, jedną, ale i drugą. Artysta wyraźnie buduje swoją bowiem kompozycję jakby w oparciu o te dwie krzyżujące się diagonale. Z kolei tutaj obraz jakby tworzą liczne skosy, niekoniecznie układające się właśnie w te przekątne, bowiem oto właśnie jedna z nich, która zbliża się do diagonali, do przekątnej, buduje jakby taki biegnący po całej jakby skosie obrazu wyraźnie widoczną linię kompozycyjną. Ale wprowadźmy tu też także inne linie, które wyraźnie pokażą, że artysta kontrastuje je, te skosy i osiąga efekt złożoności kompozycyjnej o dynamicznym charakterze. No i już mamy właściwie wszystko. Ale także dynamizują kompozycję łuki. Oto słynny obraz bitwy Greków z Amazonkami Rubensa. Wszystko w tym obrazie wiruje wokół formy, którą jest owal, elipsa. Dokładnie jakby ten wir tutaj narzuca się nam od razu, kiedy na obraz patrzymy. Ale są też inne łuki, popatrzmy. Most, na którym rozgrywa się scena, jest też wygięty łukiem. A jeszcze da się zauważyć kolejny łuk. O, właśnie tutaj. Wprowadźmy teraz jeszcze w to wszystko nasze przekątne, które też zauważymy, że gdzieś tam podskórnie dają się wyczuć. No właśnie. Oto obraz typowy dla Rubensa, dla wielu twórców baroku, o bardzo skomplikowanym, o bardzo skomplikowanej strukturze właśnie tych kierunkowych podziałów. Ale oczywiście z nich wszystkich łuki są najważniejsze, bardziej niż te przekątne. I linia pozioma, która, popatrzmy, dokładnie wypada w połowie obrazu i dokładnie też dzieli, jakby kroi obraz na dolną strefę i tę, której tłem jest niebo. Centrum kompozycyjne tożsame z centrum treściowym. Oto przed nami obraz omawiany też w ramach zajęć Król pije Jakuba Jordensa, ucznia Rubensa. Scena ukazująca biesiadujący tłum, pełna ludzi, posiada wyraźnie w centrum zaznaczoną postać tego pijącego króla. Ma on na głowie koronę, wznosi toast, jest szczęśliwy. Wszyscy wyraźnie jakby w jego kierunku zwracają się. I to jest centrum kompozycyjne. A że obraz właśnie o tym traktuje, no to jest to też centrum treściowe. Kompozycja zamknięta czy kompozycja otwarta. Tu są największe kłopoty i szczerze powiedziawszy się wcale nie dziwię, bo można mieć z tym mnóstwo pytań i wątpliwości, kiedy się
obrazy analizuje. Oto dwa dzieła Caravaggia. Oba są kompozycjami zamkniętymi. Dlaczego? Bo tak jak już powiedziałem, zawierają wszystkie elementy istotne w obrębie swoich krawędzi, w swoim kadrze. Co do Amora Zwycięskiego sprawa jest oczywista. Trochę mniej oczywista może się wydawać w przypadku chłopca z koszem owoców. Ale pamiętajmy, że obrazy mają swoje kategorie ujęć. Na przykład półpostać, 3/4, popiersie. I wtedy, kiedy w portrecie przedstawiona jest osoba ujęta do pasa, to nie jest to kadrowanie, które otwiera kompozycję. Bo kompozycją i istotą tej kompozycji jest ujęcie w postaci tylko do pasa. Reszty jakby nie było. I dlatego w tym przypadku obraz jest też kompozycją zamkniętą. Natomiast jak otworzyłoby się tę kompozycję, gdyby na przykład nasz malarz zrobił to i ciachnął obraz tak, że pewne partie znalazłyby się poza polem widzenia. I teraz dopiero mielibyśmy do czynienia z kompozycją otwartą, tu w środku. Dlatego też kompozycją otwartą jest takie celowe działanie artysty, które ma nam dać sugestię, że oglądamy tylko wycinek świata. I w takich przypadkach kompozycja otwarta jest w sposób oczywisty, tak jak u obrazie Caravaggia, jak cierniem koronowanie. Bowiem tu wyraźnie widzimy, że już przynajmniej z dwóch stron tylko fragmenty postaci tam się w kadrze znalazły. Nie wspomnę też o tutaj, prawda, ciętej na przykład dłoni i tak dalej. I to jest kompozycja otwarta wtedy. I dwa jeszcze przykłady. Pierwszy to obraz Vermeera, Uliczka w Delft. To oczywiste otwieranie kompozycji. Maleńki, wąski wycinek większej rzeczywistości. Ten wycinek nie uwzględnia nawet całości domu. Obciął jego sporą część z prawej oraz oczywiście szczyt. I w ten sposób mamy to wrażenie jakby takiego oglądania obrazu we fragmencie. Natomiast co do obrazu Rembrandta, Portret Hendrike, rzeczywiście została ona tutaj ucięta. Ale jak wiemy, portrety mają to do siebie, że ujmują postać nie w całości często, a ograniczają się do pewnych jakby ich przedstawień. I w tym przypadku kompozycja otwarta już tak do końca nie jest. I co ja bym zrobił, gdybym ten obraz musiał analizować? Znalazłbym 1000 innych punktów do kompozycji odnoszących się, a kwestię otwarcia czy zamknięcia zostawiłbym w świętym spokoju. Bo nie da się tutaj w 100% rozstrzygnąć, czy jest to kompozycja otwarta czy zamknięta, bo powiedzmy argumentem mogłoby być, że dla zamknięcia kompozycji brakuje kawałka ramienia, łokcia, postaci. Ale nie jest to takie oczywiste. I ratunkiem jest, tak jak już powiedziałem, albo tej kategorii w ogóle nie ująć, albo zdecydować się na któryś, prawda, z tych określeń z uzasadnieniem. Jeżeli w analizie napiszecie kompozycja zamknięta, bo ujmuje postać w pół postaci, bo ujmuje portretowanego w pół postaci, co jest pewną konwencją, zgadza się. Jeżeli napiszecie kompozycja otwarta, bo obcina część pół postaci, też będzie argumentem na waszą przyznającą wam rację, bo tu można i tak ocenić ten obraz. Takich dzieł jak ten Rembrandta nie brakuje, dlatego też zwykle, kiedy zadaję wam analizy, ostrzegam, żeby z tej kategorii właśnie do tej kategorii podchodzić najbardziej ostrożnie. Są też inne formy ujęć. No to bardzo piękny pejzaż, który można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, już ostatnio otwartym. Obraz namalował syn Petera Brechela, Jan. Z uwagi na to, że też miał własnego syna, któremu nadał imię Jan, a tamten malował marnie zresztą. Stąd używam określenia też ten, że jest starszy. Działał w czasach Rubensa,
początka XVII wieku i często z Rubensem współpracował, choć jest tym malarzem z natury manierystą. Oto przed nami kompozycja kulisowa. No właśnie, popatrzmy, jak poprowadziłem linię, wyznaczając coś, co w teatrze nazywamy kulisami, takie zastawki z boku wychodzące, które jakby z dwóch stron nam zamykają kadr środkowy, który zaczyna się zamieniać w rodzaj takiego tunelu rozwidlającego się w dwóch kierunkach. Tych kulis jest jeszcze więcej oczywiście, można je tutaj jeszcze mnożyć. Dlatego kompozycja kulisowa w oczywisty sposób tutaj ma miejsce. Kompozycja dośrodkowa. No takie sytuacje są jak najbardziej oczywiste. Wszystkie postacie zwracają się ku centrum, w którym siedzi król Salomon, wydający wyrok w obrazie Poussina. I to jest właśnie często stosowany zabieg w malarstwie dawnym, dośrodkowości kompozycyjnej. Ale są też oczywiście kompozycje odśrodkowe. Jest ich mniej, ale da się je też zauważyć. Proszę bardzo, strzałki pokazują nam, w jakie strony jakby rozbiegają się, czy udają się postacie i one wyraźnie jakby ku krawędziom zmierzają. I taką kompozycję nazwiemy odśrodkową. Są też kompozycje osiowe lub symetryczne, choć pamiętajmy, że nie jesteśmy na lekcji matematyki. W związku z tym ta kategoria osi symetrii jest tutaj kategorią bardzo, bardzo umowną. Owszem, wyraźnie możemy bez trudu zauważyć, że tutaj dominującą rolę odgrywa oś pionowa. Ale są też kompozycje, które trzeba byłoby nazwać luźnymi, bo tutaj nie ma jasnego i prostego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni. Oto obraz Tintoretta, Umywanie nóg, gdzie różne elementy rozmieszczają się w różnych jak gdyby poziomach czy planach i tworzą taką kompozycję o charakterze luźnym. Kompozycja zwarta to przeciwieństwo kompozycji luźnej. Tu mamy jej oczywisty przykład. Uczta Kleopatry Jordensa. Wszystkie postacie kłębią się wokół centralnej osoby, to jest oczywiście centrum kompozycyjne, tożsame z centrum treściowym. Kompozycja też wykorzystuje oczywiście owal, ale zatłacza ten kadr bardzo ściśle i tym samym ma charakter właśnie kompozycji zwartej. Kompozycje jednoplanowe. To już mieliśmy w przypadku Caravaggia tę kwestię. Niewątpliwie jednoplanowymi kompozycjami bywają najczęściej w taki oczywisty sposób dzieła współczesne, czy należące do sztuki nowoczesnej, jak słynny obraz Panny Avignon Picassa, który jest właściwie takim jakby namalowanym niemal reliefem. Wszystkie elementy rozmieszczone są dokładnie w tym jednym planie. Nic się tak naprawdę istocie nie cofa do drugiego planu. Nawet ta niby błękitna materia poprzez swoją draperię, połamanie, zdaje się wysuwać też do przodu i wciskać między te postacie, dochodząc niemal do krawędzi obrazu. Natomiast kompozycje wieloplanowe mają taki charakter, albo jako kompozycja wieloplanowa o wyodrębnionych planach, tak jak tutaj, pierwszy plan, drugi i tak dalej, albo gdy plany są niewyodrębnione, jak w tym widoku Wenecji, Canaletta, gdzie cała rozległa przestrzeń tworzy jakby jeden plan, tylko oddalający się od naszego pola punktu obserwacyjnego. I wtedy jest to kompozycja wieloplanowa, no bo przecież nie może być jedno, ale plany są niewyodrębnione, łączą się ze sobą. Jest też tak zwany bliski kadr, o czym mieliśmy już okazję przekonać się u Caravaggia. Teraz mamy znowu do czynienia z obrazem, tym razem Rubensa, gdzie wszystko, co najistotniej, dzieje się tuż koło krawędzi obrazu, czyli tuż przed nami. Nic się nie cofa do tyłu. No i właśnie, na koniec kolejna analiza formalna, żebyśmy się poćwiczyli, pouczyli, jak takie rzeczy robić. Przed nami do analizy jest pejzaż, słynny obraz Vermeera, widok Delft. Zaczynam oczywiście od kompozycji. No i co na początku powinno być? Tutaj każdy sobie w głowie udziela odpowiedzi. Ja tego niestety nie słyszę. A mamy prostokąt, poziomy, bo niestety to jest poziom. Choć te różnice wysokości i szerokości nie są zbyt duże.
Co dalej? Kompozycja zamknięta. Pamiętajmy, to pejzaż, który jednak zawsze jest tylko kawałkiem większej całości. Natomiast nie mamy tutaj ostrego cięcia, na przykład po budynkach, jak w przypadku wcześniej oglądanego pejzażu Vermeera. Statyczna, oparta na równowadze elementów, jakich? Pionów, poziomów, skosów, które są tu bardzo łagodnie poprowadzone, także one wzajemnie się jakby równoważą. Kompozycja jest wieloplanowa o wyodrębnionych planach, no to oczywiste. Horyzontalna lub pasowa, o czym już wiemy. Nawet chmury tutaj jakby tworzą takie pasy na niebie. Wertykalne akcenty stanowią wieże kościołów. Rzeczywiście ta pasowość zostaje tutaj lekko jakby skontrowana tymi pionami, które się wyskakują jak gdyby z tego linii dachów, budynków. Kompozycja o obniżonym horyzoncie. Rzeczywiście, kiedy mamy połowę wysokości obrazu, to każda linia horyzontu, która zjedzie w dół, jest obniżona. Gdyby od tej połowy poszła w górę, byłaby podwyższona. Dominującą rolę spełnia rząd domów na drugim planie, bo przede wszystkim od razu na nie patrzymy. Perspektywa powietrzna, rozjaśnianie dalekiego planu, no to oczywiste już tutaj w tym przypadku. Na horyzoncie majaczą jeszcze jakieś zarysy kolejnych budynków ujętych w rozjaśnieniach. Światłocień. Źródło światła poza obrazem, to zawsze powinno być na początku. Tym razem jest to światło dzienne, naturalne, tutaj nie ma dyskusji. Światło jest rozproszone, czyli równomiernie rozkłada się w obrazie, a nie skupia na pewnych konkretnych elementach. Światło wykorzystuje plany. Ciemny rząd domów zestawiony z rozświetlonymi dachami w głębi, kontrasty jasnych i ciemnych chmur. Światłocień jest naturalny, miękki, malarski. Efekty luministyczne, odbicia na powierzchni wody chociażby, odbicia na jakichś metalowych powierzchniach, dachach na przykład. Kolorystyka. Szeroka gama barwna. Barwy stonowane, czyli zbliżone siłą mocy do siebie. Przeważają ugry, szarości, delikatne błękity, brązy. Mamy tu kontrasty temperaturowe, na przykład zarzucona biel chmury i błękit nieba. Kontrasty walorowe, czyli jasne, ciemne. Delikatne akcenty żywszych barw, na przykład dachy domów, urozmaicają obraz. Faktycznie, gdyby nie te czerwienie, wszystko by się troszkę za bardzo zlało, a tutaj te drobniuteńkie punkciki mocniejszych tonów barwnych ożywiają całość. Występują barwy lokalne, co już wiemy, barwy, które nakładają się na kolorowe płaszczyzny, przydając ich modelunku światłocieniowego. Ekspresja dzieła. Realistyczny sposób obrazowania to pierwsze. Dbałość o szczegóły, gładka faktura z zastosowaniem laserunków, czyli tych półprzeźroczystych warstewek kładzionych jedna na drugą. Najważniejszym środkiem wyrazu jest światło, czyli luminizm. Dominuje nastrój spokoju, ciszy i wszystko. Moi drodzy, zamykam tę dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że dała Wam ona możliwość lepszego jakby poznania tajników, tworzenia analiz formalnych. Oczywiście już żadnej nowej analizy w tym roku w szkole nie będzie, ale spotykamy się za parę miesięcy, kiedy już w normalnych realiach szkolnych będziemy prowadzili lekcje. Będzie to już Wasza ostatnia część edukacyjna, bo będziecie w trzeciej klasie maturalnej. I wtedy oczywiście siłą rzeczy wrócimy do analiz, no bo
już w obliczu ewentualności matury z historii sztuki, którą będziecie pewnie niektórzy z Was wybierali, tę umiejętność będzie trzeba opanować do perfekcji. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego spotkania zdalnego.